Browar Bosman w Szczecinie to jeden z największych producentów piwa w Polsce. Produkowane tutaj piwo jest rozlewane do butelek, które na linii produkcyjnej są automatycznie pakowane do skrzynek. W okresie letnim browar miał kłopoty z zaspokajaniem popytu na piwo butelkowane pakowane do kartonów, ponieważ kartoniarka była ręcznie obsługiwana przez pracowników sezonowych. Aby rozwiązać ten problem, kierownictwo grupy Carlsberg, do której należy Bosman, zdecydowało się zawrzeć kontrakt z PIAP na wykonanie zrobotyzowanego stanowiska paletyzującego. Zadaniem stanowiska miało być przekładanie butelek ze skrzynek na transporter do kartoniarki i układanie gotowych kartonów z piwem na palecie. Główne części stanowiska pokazano na przedstawionym schemacie. W jego centralnej części, na cokole o wysokości około 1 metra, umieszczono robota paletyzującego KR180PA firmy Kuka o 4 stopniach swobody i udźwigu 180 kg. W zasięgu pracy robota znajdują się dwie platformy oznaczone na schemacie cyframi 3 i 6, przeznaczone na palety, na których wózkami widłowymi są wwożone skrzynki zawierające butelki z piwem. Obie platformy wyposażono w tzw. windy ciężkie, które pozycjonują pełne skrzynki do punktów zapamiętanych w programie robota. Obok nich umieszczono kolejne dwie platformy oznaczone cyframi 4 i 5, przeznaczone na palety, na które robot odkłada puste skrzynki. Platformy te wyposażono w tzw. windy lekkie, których zadaniem jest pozycjonowanie pustych skrzynek odkładanych przez robota. Platformy 3 i 4 oraz 5 i 6 są obsługiwane parami naprzemiennie, to znaczy robot podejmuje skrzynki z piwem z platformy 3, przekłada je na platformę 4, wyciąga z nich butelki i stawia je na transporterze do kartoniarki. Podobnie wygląda cykl obsługi pary platform 6 i 5. Kartony z butelkami są dostarczane transporterem w zasięg tzw. spychacza kartonów. W momencie skompletowania określonej liczby kartonów są one spychane na stół odbiorczy, skąd zostają podjęte przez robota i przeniesione na jedną z palet umieszczonych na platformach oznaczonych cyframi 1 i 2. Platformy te nie zawierają żadnych urządzeń pozycjonujących. Ruchem wózków widłowych obsługujących każdą z sześciu platform sterują trójelementowe semafory umieszczone przy wjeździe do każdej z bram wjazdowych. W momencie, gdy zachodzi potrzeba wymiany palety, na semaforze zapala się zielone światło. Kiedy obsługa palety jest zabroniona, na semaforze pali się światło czerwone. Ze względów bezpieczeństwa obsługę platform można wykonywać tylko wózkami widłowymi, których obecność wykrywają pętle prądowe zabetonowane przy wjeździe do każdej z bram i sprzężone sprzętowo z pomarańczowymi lampkami na semaforach. Z chwilą najazdu wózka na pętlę prądową przy zapalonym zielonym świetle automatyka stanowiska deaktywuje kurtynę ochronną umieszczoną na danej bramie. W każdym innym przypadku zostaje automatycznie załączony stop awaryjny. Przy każdej z platform umieszczono czujniki wykrywające obecność palety. Są one programowo sprzężone z dodatkowymi lampkami informującymi operatora wózka widłowego o położeniu palety względem czujnika, a więc w przypadku platform 3, 4, 5 i 6 także względem windy pozycjonującej. W rozwiązaniach zachodnich tego typu stanowiska paletyzujące są zwykle obsługiwane przez dwa roboty. Browarze Bosman ze względu na potencjalne koszty i ograniczoną powierzchnię zdecydowano się użyć pojedynczego robota, dla którego zaprojektowano uniwersalny chwytak pozwalający na manipulowanie skrzynkami, kilkoma rodzajami kartonów i samymi butelkami. Stanowisko działa w następujący sposób. Pełna paleta zawierająca 5 warstw skrzynek z piwem po 8 skrzynek w warstwie jest wwożona wózkiem widłowym na jedno z dwóch bliźniaczych stanowisk. Po wycofaniu się sztaplarki rusza tzw. winda ciężka, która na pierwszym poziomie skrzynek dokonuje wstępnego pozycjonowania zawartości palety. Następnie winda przemieszcza się do czwartej licząc od dołu warstwy, gdzie jej zaciski powtórnie pozycjonują skrzynki. Przed zdjęciem połowy warstwy przez robota zaciski windy zwalniają się, aby zapobiec wyrywaniu skrzynek. Robot chwytakiem przenosi skrzynki na paletę obok, układa je, zasysa butelki i przenosi je na transporter do kartoniarki.
Po ułożeniu pełnej warstwy na sąsiedniej palecie do działania przystępuje tak zwana winda lekka. Przesuwa się ona do połowy świeżo ułożonej warstwy, a następnie kilkakrotnie zamyka i zwalnia swoje zaciski tak, aby skrzynki wskoczyły w swoje prowadnice. Proszę zwrócić uwagę, że programista robota tak napisał aplikację, że robot przed wyjęciem butelek ze skrzynek kręci nimi, aby dodatkowo spozycjonować same skrzynki. Tutaj dokładnie widać działanie pozycjonujące windy lekkiej na drugiej, licząc od dołu warstwie skrzynek. A tak wygląda realizacja opisanego cyklu na stanowiskach 5 i 6. Operator wózka widłowego, osadzając paletę na platformie, musi tak długo dosuwać paletę, aż zostanie ona wykryta przez czujnik obecności i zapali się pomocnicza biała lampka z boku platformy. Ponieważ obsługa palet z kartonami ma priorytet nad obsługą palet ze skrzynkami, często na tym filmie widać, jak robot przerywa obsługę tych ostatnich i podejmuje układanie kartonów. Czasami robot zatrzymuje się, ale nie jest to opóźnienie czasowe wprowadzone do programu, ale oczekiwanie, aż ruszy transporter z butelkami lub oczekiwanie na wysunięcie kartonów z piwem. Te fragmenty filmu były jeszcze kręcone przed dołączeniem stopów awaryjnych do robota i komputera nadrzędnego stanowiska. Później jakiekolwiek wchodzenie do strefy działania robota skutkowało zatrzymaniem pracy całego stanowiska. Na tym fragmencie filmu widać, jak robot najpierw czeka, aż poprzednio ustawione przez niego z butelki odjadą transporterem w kierunku kartoniarki, a potem aż zostaną zwolnione zaciski windy ciężkiej, umożliwiając podjęcie kolejnej półwarstwy pełnych skrzynek. Za każdym ruchem robota przenoszonych jest jednocześnie 80 pełnych butelek. Nie najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa obsługi stanowiska jest wstawianie i wyciąganie palet ze strefy działania robota. Robot nie zawadzi chwytakiem o wózek widłowy, ale może zawadzić o zawartość palety, jeśli operator wózka zagapi się i uniesie ładunek zbyt wysoko do góry. To rozwiązanie zostało jednak wymuszone brakiem miejsca na potencjalne transportery palet. Należy jednak zwrócić uwagę, że ruchem wózka widłowego w zasięgu działania robota sterują dodatkowo pętle prądowe zabetonowane przy wjeździe do każdej z bram, kurtyny świetlne i komputer nadrzędny stanowiska zezwalający lub zabraniający wjazdu przy pomocy semaforów świetlnych. Innym ważnym elementem stanowiska jest ta jego część, która umożliwia odbiór przez robota gotowych kartonów. W momencie skompletowania półwarstwy składającej się z czterech kartonów, specjalny spychacz sterowany komputerem stanowiska przesuwa je na sąsiedni stół, skąd robot przenosi je na palety. Majstersztykiem mechaniki jest zaprojektowany i wykonany w piap chwytak robota. Jest on na tyle uniwersalny, że umożliwia programową płynną zmianę narzędzia od chwytaka kartonów do chwytaka skrzynek i kielichów do zasysania butelek z piwem. Został on także przystosowany do przenoszenia kartonów o pojemności 10 butelek. Na tym filmie są pokazane tylko kartony o pojemności 20 butelek.
Proszę zwrócić uwagę, że po ułożeniu ostatniej półwarstwy czterech kartonów zmienia się światło na semaforze z czerwonego na zielone. Oznacza to, że należy wywieźć pełną paletę i wstawić puszką. Robot tymczasem rozpoczyna układanie kartonów na sąsiedniej platformie. Stanowiskiem paletyzującym steruje komputer nadrzędny, którym jest modułowy sterownik IPC firmy Festo. Został on wybrany ze względu na architekturę komputera typu PC i osadzony w nim system operacyjny DOS, co pozwoliło na napisanie aplikacji w języku wysokiego poziomu, wykorzystującej standardową kartę graficzną VGA. Interfejs graficzny aplikacji zawiera kilkadziesiąt okienek, na których monitorowane są sygnały wejściowe, wyświetlane są komunikaty o potencjalnych błędach oraz informacje sterujące bieżącą obsługą stanowiska. W trakcie pracy automatycznej poszczególne okienka można przełączać przy pomocy przycisków umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej. Dodatkowo na szafie sterowniczej umieszczono dwie świetlne kolumny sygnalizacyjne, zawierające w sumie 9 lampek, z których każda pokazuje inną grupę awarii. O znaczeniu poszczególnych lampek informuje jedno z załączanych okienek. Aplikacja posiada także funkcję bezpośredniego sterowania poszczególnymi elementami stanowiska w trybie ręcznym i półautomatycznym przy pomocy klawiatury sterownika. Pozwala to na wygodniejsze ich testowanie i usuwanie potencjalnych awarii. Na tym fragmencie filmu widać, jak jeden z operatorów robota kasuje lokalny stop awaryjny, którego algorytm wyłączania komputer nadrzędny wyświetla na ekranie. Większość poprzednich zdjęć była wykonywana podczas ruchu robota z prędkością równą 75% prędkości nominalnej. A tak wygląda praca stanowiska, kiedy robot pracuje z pełną, 100% prędkością.